Tadeusz Biały urodził się 1 lipca 1940 roku we wsi Kamieńczyk w gminie Wyszków w województwie mazowieckim. W czasie wojny jego ojciec przebywał na robotach przymusowych we wsi Sudwa pod Olsztynkiem. Tadeusz Biały pamięta wojnę, ostrzał rodzinnej wsi i bombardowania. Pamiętam, jak rosyjskie wojsko goniło niemieckie. Front szedł, to na niebie to widziałem takie różne kije, jakby takie bomby, to latało nad głową. Po wojnie Tadeusz Biały rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Bogutach i pomagał rodzicom w gospodarstwie. Wspomina, że w jego rodzicach i znajomych długo rezonował obraz wojny. Sąsiedzi zbierali się wieczorem i w zimę tego i wszyscy o wojnie gadali. Pamiętali, jak gdzie było, jak tam samoloty ich atakowali. To bardzo dużo opowiadali. Ja raz tam lekcje odrabiałem i słuchałem. Po ukończeniu podstawówki Tadeusz Biały kontynuował naukę w szkole zawodowej w Pile. Później w sierpniu 1957 roku wyjechał do Olsztyna, gdzie rozpoczął pracę w zakładach metalowych Spółdzielni Inwalidów. Po uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego szkolił uczniów. Ożenił się w 1968 roku. Wspomina zwyczaje weselne na warmińskich wsiach. Panna młoda miała jutro ślub, to dzisiaj butelki bili na schodach. Nieraz to nabili, ta młoda musiała sprzątać te szkła. Po 40 latach pracy Tadeusz Biały przeszedł na emeryturę. Ma dwie córki, Dorotę i Katarzynę oraz wnuki, Marcela i Wiktorię.